Pierwsza poprawka zaczyna wysyłać żądanie do serwera. Jak to zostanie już jakby nawiązana komunikacja, jakby rozpoczęcie requestu, to są takie sztuczne dwa zdarzenia, które są do siebie bardzo podobne. Po tym jak już serwer właśnie nam zacznie odpowiadać, czyli zacznie wysyłać do nas jakiś tam strumień HTML-a i te obrazki, zaczyna się takie zdarzenie jak ten moment, czyli też taki moment, kiedy właśnie serwerowcy by powiedzieli, że już zrobiliśmy, że jest dobrze. A tu nie. Nie, wcale nie dobrze. Zobaczmy. Później mamy takie zdarzenie, że niby strona się załadowała i to jest bardzo dużo. Tutaj w JavaScriptie mamy takie zdarzenie Facebook, tam się jeszcze właśnie, ale to Facebook sobie jeszcze mamy konkretne, które się znowu dzieją na Loud. To są znowu kolejne godzinki w ogóle. W związku z tym dopiero na samym końcu jest takie zdarzenie request. To można podzielić, takie zdarzenie tam sporo, to można podzielić na takie dwie fazy. Pierwsza faza, tutaj na dole ta dłuższa, to jest coś, co się dzieje po stronie serwera i coś, co na to wpływ ma zarówno to, że mamy wszystkie przywołane łącze internetowe, jak i to, co wszystko i przywołane nam się generuje strona na przykład po stronie RSS-owej. Celowo mówię o tych dwóch rzeczach, ponieważ musimy się nimi obydwoma przejmować. To nie jest tak, że nie mamy wpływu na przykład na to, że klient ma wolne łącze internetowe. No, łącze internetowe to prawda są takie, jakie są, ale o ile nie możemy danemu klientowi przyspieszyć jego łącza, to możemy na przykład posłać mu 100 razy, żeby on pobierał 100 razy mniej danych, tak? I w tym sprawie dostanie 100 razy szybciej. To nie jest tak, że na to nie mamy wpływu. Jeżeli zamiast strony, która ma pół megabajta, prześlemy mu po prostu, nie wiem, 1 kilobajt, tak, albo kilka bajtów, no to naprawdę nawet przy po prostu modemie GPRS-owym on to naprawdę docenia. Druga część to jest strona klienta. Ponieważ tutaj już w ogóle programiści tacy, którzy powiedzmy programują po stronie serwera, czy to jest ASP.NET, czy to jest PHP, czy cokolwiek innego, często jakby zapominają o tym, że jakby przeglądarka internetowa to też nie jest taki engine, w którym można wstawić dowolną ilość JavaScriptu, HTML-a i wszystkiego, i że ten komputer to wszystko wniesie. Zależnie od tego, czy to jest szybki komputer, czy wolny, zależnie od tego, czy ten HTML jest zbudowany lepiej lub gorzej, w zależności od tego, czy ta JavaScript, który jest w przeglądarce jakoś tam wykonywany, on jest jakiś tam bardziej rekurencyjny i zawierzony, czy też mniej, to w zależności od tego wszystkiego, ta strona ładuje się szybciej lub wolniej, znaczy już po dosłaniu jej do przeglądarki klienta. I też w zależności od tego, co to jest za przeglądarka, bo tutaj też mam taką sytuację, że no mówiąc najkrócej, przeglądarki się między sobą różnią po prostu szybkością renderowania stron. I to wszystko wpływa, że po tym jak już ten cały HTML zostanie dosłany razem z JavaScriptem do klienta, po stronie klienta też są operacje, które zajmują czas i to wcale czasami nie mało tego czasu. I tutaj będziemy próbować te dwa etapy pokazać, jak można to wszystko w jakiś sprytny sposób kontrolować. Ja pozwolę sobie przedstawić mojego kolegę. Leszek Sikorski jest certyfikowanym solution developerem, jeżeli chodzi o technologię Microsoftu. Jest u nas liderem zespołu kompetencyjnego, jeżeli chodzi o technologię Microsoft. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i od początku swojej kariery pracuje w K2 i z pozytywnym waszym skutkiem rozwija nasze kompetencje. Let's go, oddajcie.